A więc, film ten powstał, by uwiecznić moje czyny, a przede wszystkim wyjaśnić, o co mi tak naprawdę chodzi, gdyż wiele osób poprzez zawiłe śmiech słów, też sposobu bycia, gubi wątki po wielu latach niezrealizowanego i ciągle odlekanego celu wątpi. Tworzę ten film, bo muszę ponieść odpowiedzialność za swoje słowa, wziąć ten ciężar na swoje barki i rozliczyć się ze wszystkimi. Na początku była to kwestia ambicji, ale teraz jest to kwestia honoru. Film ten zapewne też obejrzą nowe osoby, dlatego postaram się od początku wyjaśnić, co ja na tym świecie dalej robię. Ja jestem wieczny, a oto moja karykatura ambicji. I szczerze, ten film miał być dłuższy, ale z racji tego, że nie mam obycia z kamerą, mikrofonem, z komputerem i w ogóle całym tym sekciarskim sprzętem, będzie dużo krótszy. I nie wiem, czy to jest powód do płaczu. Tak więc, o co w tym wszystkim chodzi? 2 lata temu w najbliższym gronie rzuciłem tekst, który zaprowadził w moim życiu szereg reform. Z poczucia wypalenia szukałem czegoś, aby wyrwać się z impasu i zacząć żyć. Rzuciłem więc tekst, że zbuduję łódź, którą przepłynę 100 km. A jako, że nie należę do najmajętniejszych ludzi, zbuduję ją z papieru, kartonu i żywicy. Działanie jest proste. Działanie jest proste. Papier plus żywica równa się łódka razy 100 km. Do zrobienia. Lekutko. Jak się możecie domyślić, łódka do dziś nie powstała, a rzesza wątpiących serc z dnia na dzień rosła i rosła. Od tamtej zapowiedzi minęło zbyt wiele czasu i wcale się k***a nie dziwię. Może troszeczkę opowiem o sobie. Znajdujemy się w Manchesterze, mieście, gdzie miałem się odbudować, a tymczasem twierdzam, że jeszcze bardziej się pogrążyłem w niemocy. Nigdy nie byłem tak słaby, jak słaby jestem dziś i szczerze powiedziawszy, dziwię się lekko sobie, że marnuję resztki czasu i sił na ten film. Aczkolwiek nie postawienie tego kroku pogrąży mnie w niemocy i w niepamięci jeszcze bardziej. W tej oto Anglii szukałem celu i wizji, która pozwoli mi się troszeczkę, która pozwoli mi wziąć kolejny dech, oddech, cokolwiek. Zacząłem więc grzebać w swoich dawnych marzeniach, aż w teczkach wiecznego dokopałem się do mojego najstarszego marzenia. Do szkiców projektu Tryton. Był to projekt dużego trimarana, na który chciałem samotnie opłynąć świat. Dawno temu uśmierciłem to marzenie, bo życie zwyczajnie sprowadziło mnie na właściwe tory. Długo nie mogąc się z tym pogodzić, bujałem w obłokach, aż zaakceptowałem, że zwyczajnie nie będzie mnie stać na taki projekt, gdyż koszty tego są ogromne, a ja z racji wieku i braku środków nigdy nie będę w stanie ich pokryć. Zakopałem więc w umyśle tę wizję, a marzeniami zacząłem z czasem pogardzać. Miałem dość utopii, jakie za sobą niosą. Nie mogłem żyć iluzją czy złudzeniami. Marzenia są czymś uroczystym, ale mamią nasz umysł. Są czymś dobrym, jeżeli można je zrealizować, a co najmniej dąży się do ich realizacji. W przeciwnym razie dałem tylko nadzieję, i to kaleką. Zderzenie z rzeczywistością jest zbyt bolesne. Bzdurą też dla mnie stało się stwierdzenie całych rzesz ludzi, że jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko. Nie jesteśmy. To, że mamy czas, też jest kłamstwem. Brak nam go, a z każdym kolejnym krokiem zbliżamy się do śmierci i zmniejszamy szanse, aby cokolwiek osiągnąć. Gardzę marzeniami. Zamiast nich posiadam cele i je zrealizuję. I czując się dziś jak stary dziad, mocą, a właściwie resztkami mocy swojej woli, przywracam projekt Tryton do życia. Napoleon rzekł kiedyś: nie dola akuszerkom geniuszu. Więc 2 lata temu ja, człowiek biedy, musiałem zmienić ogólne myślenie na temat realizacji tego celu. Nie mogę zbudować pełnooceanicznego trimarana, nie mając
odpowiedniej wiedzy i środków. Dlatego zdecydowałem, że zamiast budzić się takim ogromnym marzeniem, zrobię coś innego. Z tego, co mam pod ręką, zbuduję więc papierową łódź, którą przepłynę 100 km. Do budowy użyję tylko papieru, bo jest dość tani i wszędzie go pełno. Kartony, gazety, książki. Do spoiwa użyję żywicy, a więc papier nią pokryty stanie się wodoodporny. Pozostanie mi więc zbudować kadłub na tyle sztywny, żeby się nie załamał pod moim ciężarem. Generalnie to powinno dać radę. Znalazłem kajak z betonu i pływał. Dlatego to daje pewną nadzieję na powodzenie. I głównymi problemami, na jakie natrafiłem, okazało się A. Brak wiedzy. I z tym uznałem, że będę sobie radził na bieżąco. No i radzę sobie, raz lepiej, raz gorzej. Projekt stał się dla mnie kopalnią wiedzy. Wielokrotnie popełniałem błędy, wielokrotnie szukałem rozwiązań, a więc muszę stwierdzić, że wyszło mi to raczej na dobre, gdyż poziom wzrósł, nie zmalał. Cóż, i nie jestem jeszcze zaawansowanym szkodnikiem czy twórcą nadgwiezdnych miast, ale jako amator mam już troszeczkę obycia. Na przykład wiem, jak ważnym jest poprawne wymierzanie żywicy. I teraz tak, wieczny radzi. Mieszanie żywicy ołówkiem, długopisem powoduje, czy też spowoduje prawdopodobnie, że żywica będzie źle wymieszana. A to zwiększa szanse, że możecie sobie zniszczyć godziny pracy, a nawet cały projekt, tylko dlatego, że źle ją wymieszaliście i ta wredna s**a nie wyschnie. B. Brak miejsca. Dotychczas mieszkałem na pokojach, a na nich ciężko zbudować łódź. Dlatego też przeprowadzałem się co chwilę. W tym roku przeprowadziłem się już 3 razy i zmarnowałem ogrom czasu. I to głównie przez te przeprowadzki projekt cierpiał i dlatego też jeszcze nie jest dokończony. Pokoje mają pewną wadę. Na przykład mój poprzedni pokój miał 3 metry długości, a łódka, którą chciałem zbudować, będzie miała 5 metrów długości. Według matematyki, nawet po przekątnej, chociaż tego nie jestem jeszcze pewny, spytam się kogoś, kto wie, no po prostu nie zmieszczę tej łódki, tak? Tutaj pokazuję moją pierwszą stocznię, proszę zobaczyć. Tam są takie dźwigi. Tam płynie rzeczka. Ale dobra, koniec końców znalazłem się w kawalerce, w której jesteśmy teraz. Stoimy stabilnie. I która generalnie daje mi szansę na to, że dokończę ten projekt. Przed wynajęciem zmierzyłem. 5 metrów jest. Jest. Powinno się udać. Co do samego pomysłu, to sam nie potrafię jakoś obiektywnie go ocenić. Wydaje mi się całkiem prawdopodobny i oczywiście ja mogę nawalić, gdyż jestem człowiekiem i nigdy nie budowałem pełnometrażowej pływalnej łodzi. Ale wiecie co? Często się czuję jak pionier. Czuję się jak pionier w tym, co robię. Ale nie chodzi mi tu o pozytywny wydźwięk tego słowa, lecz o ten negatywny. Gdyż zapewne wiele rzeczy spierdolę lub spierdolę po drodze i nie mam o tym pojęcia. A będę miał pojęcie dopiero, gdy położę swoją łódkę na wodzie i trafi nią szlak. A u moich znajomych pomysł ten wzbudził lekki niepokój i politowanie. Jesteś głupcem! To nie do zrobienia! Utonie! Dlaczego pytałem? Ze względów technicznych, czy po prostu uznacie, że po czasie mi się odechce? Ha? Jako, że z wątpieniem odadam się od bajtla, wcale bym się nie zdziwił po prostu, gdybym znalazł sobie jakąś ekstra wymówkę i rzeczywiście to ja zwątpił w projekt. To mogę przebaczyć, ale nie mogę przebaczyć wątpienia w technikę i w ludzki umysł. Ale tak, gdy 2 lata temu wykrzyczałem, że przenoszę działania zbrojne na wodę,
Nie sądziłem, że po takim długim czasie nie będzie żadnego sukcesu. I co się dzieje? Brak widocznych efektów swoich działań pogarsza ogólny stan zdrowia. Z niespełnionych ambicji wypływa tylko żółć. To zatruwa wiarę. Podkopuje to niezachwianą wolę, jaką twierdzimy, że mamy. I wprawdzie nie robię tego dla nikogo, aczkolwiek nie mogę przejść obojętnie wobec zachowań ludzkich. I ten, kto mnie zna, dobrze wie, że na tym filmiku składam swoje najdłuższe zdania od dłuższego czasu, gdy zazwyczaj jestem dość lakoniczny i uwierzcie mi, że zmuszam się do budowania jakichś większych, dłuższych zdań. Tak szczerze powiedziawszy, najprościej by było zamiast pieprzyć już kilka minut, kilkanaście, zamknijcie mordy, patrzcie na moje dzieło i drżyjcie. No ale film ten musi mieć treść. Wy po tym czasie dalej spoglądacie na mnie z politowaniem. W waszych oczach widzę tą okrutną litość. To wyszeptane słowo odpuściłeś, zrezygnowałeś. Widzę nawet smutek i lekkie rozczarowanie w oczach moich sojuszników. Ikar upadł, tak? To sobie myślicie. Moje waleczne rosomaczki. Ja jeszcze oddycham. No ale co nam z tego, że oddychasz? Wieczny, od 24 lat toczysz wojny z całym światem. Trwasz w swojej wizji, z której niewiele wynika. Odnosisz porażkę za porażką. Tracisz na wiarygodności. Ludzie cię opuszczają. Twoja wola mocy zanika. Popełniasz proste błędy, ośmieszając się. Jednocześnie dalej jesteś pełen pychy i dumy. Irytujesz tym wszystkim wokół. Przegrałeś życie, pogódź się z tym. Jeżeli będziesz trwał w tym nadal, umrzesz z wycierpania. Nie jesz, nie pijesz, mało sypiasz, gospodarczo leżysz. Rolnicy strajkują. Powiedz im, że próżność się zgubiła. To honorowe wyjście. Przyznasz się do porażki i będziesz jednym z nich. Będziesz posiadał dom, auto i znajdziesz sobie spokojną dziewczynę, z którą się ożenisz. Pomyśl przez chwilę. Zobacz, jak brzmi ta wizja. Do dupy, tak brzmi. Wieczny, odpuść. Ściąg koronę i zejdź z tronu. Mam zejść z tronu? Spójrzmy na chwilę, że naprawdę się na nim znajduję. Czy ty wiesz, czym jest tron, drogie dziecko? Tron to tylko ładnie udekorowany kawałek mebla. W rzeczywistości liczy się tylko to, co poza nim. Mój umysł, moja ambicja, moje pragnienia, moja nadzieja, moja wyobraźnia, a nade wszystko moja wola. Demony w mojej głowie, wy sojusznicy i te szczury na ulicy jęczycie, odpuść, odpuść, a ja nie odpuszczę. Doprowadzę ten projekt do końca. Zmobilizuję więcej sił, na nowo się ufortyfikuję. Będę właścicielem własnej floty wojennej i w ciągu 5 lat opłynę świat! Dotychczas byłem małym twórcą i nie potrzebowałem specjalnego rozgłosu, dlatego też występowałem pod pseudonimem i z tą maską. Pragnę lekko sprostować tę kwestię. Używam maski głównie do celów artystycznych i ma też on jakieś filozoficzne podłoże, aczkolwiek nie tworzyłbym tu jakichś super mitów. Dlatego pozwolę się przedstawić. Nazywam się Chris Henryt i mocą swojej woli przywracam projekt Tryton do życia. Także podsumowując, po ostatniej przeprowadzce, gdy rozłożyłem kadłub Trytona i połączyłem go na próbę czymkolwiek, zaczęło roić się w mojej głowie kilka problemów. Głównie z ciężarem i wypornością. To znaczy, całość wydała mi się po prostu zbyt ciężka. A ma być jeszcze cięższa, bo gdyby przepłynęła 100 km, jako na przykład kajak, miałaby zostać użyta do cięższych prób morskich. Rzecz w tym, że wzmacniając kadłub już teraz, obciążę go na tyle, że przy próbie bicia rekordu okaże się ona zbyt ciężka. I teraz nie wiadomo, czy nagrywa, czy nie. No k***a, jasne. Rzecz w tym, że wzmacniając konstrukcję już teraz, przy próbie bicia rekordu może okazać się ona zbyt ciężka i zwyczajnie nie dam rady wiosłować 100 km, tak? Nie tak chcę umrzeć, szaleństwo jak najbardziej, ale na kondycję i wytrzymałość mięśni będę pracował kolejne lata, których nie mam. A więc padłem na kolejny złoty plan, a mianowicie zbuduję drugą łódź. Lżejszą,
z racji tego, że mam warunki. Konstrukcja będzie prościejsza, lżejsza i szybciej zakończę budowę. Tak więc gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy przy budowie drugiego Trytona i jej poświęcimy cały swój czas. Do jedynki najprawdopodobniej już nie wrócimy, aczkolwiek może zmontuję jakiś film, bo przecież przez ten kadłub tyle wycierpiałem i takie rewolucje zaszły w moim życiu. Póki co sam kadłub został rozebrany i czas pokaże, co z nim będzie. Cóż mogę dodać, to jest mój pierwszy film tego typu. Nie wiem, jak to wyjdzie w końcowej obróbce. Nakłaniam do konstruktywnej krytyki, przyda mi się. Nie będę się mądrzył, bywam szalony, ale wiem, jak mało wiedzy posiadam.